to, że byłem wokalistą zespołu Piersi, ma tyle wspólnego z tą sprawą, jak to, że pan był kierownikiem basenu. Nerwowo przebiera nogami i denerwuje się im przerywa, więc bardzo proszę, nerwy na wodze. A ja nie zamierzam brać udziału, proszę pana, w takiej sytuacji, gdzie jest polowanie na czarownicę prowadzone przez diabły, bo to sensu nie ma. I się pan tego nie wstydzi, tak już też tutaj koleżanka podpowiada. Natomiast przejdźmy dalej. To wy powinniście się wstydzić. Ale to niech pan nie macha mi te łapami, no. W takim razie na wezwanie komisji stawił się pan Paweł Kukiz, zgodnie z treścią artykułu 11d ust. 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 233 paragraf 2 kodeksu karnego. Pouczam pana, iż zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę, zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania, czy zrozumiał pan treść pouczenia. Tak, zrozumiałem. Dziękuję. Zgodnie z treścią artykułu 11c ust. 1 i 2 oraz artykułem 17 ust. 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej pouczam pana o następujących prawach, które panu przysługują. Po pierwsze, uchylenie się odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Po drugie, odmowy zeznań, gdy jest pan osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został pan skazany. Po trzecie, żądanie, by przesłuchano pana na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego. Odmowy zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ciążący na pan obowiązek zachowania tajemnicy ustawoochronionej w przypadkach określonych w przepisach ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Zgłoszenia wniosku o zarządzanie przerwy w posiedzeniu komisji. Po szóste, zwrócenia się z wnioskiem o umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłaniem sprawie. Po siódme, zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pana ocenie sugeruje treść odpowiedzi jest nieistotne bądź niestosowne. Po ósme, złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu. Po dziewiąte, złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 albo artykułu 6 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Przypominam, że przebieg przesłuchania jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz, o czym został pan uprzedzony w wezwaniu. W dalszej kolejności na podstawie artykułu 11b ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej zwracam się z panem z zapytaniem, czy ustanowił pan pełnomocnika. Czy ustanowił pan pełnomocnika? Nie, nie ustanowiłem. Miałem telefon od państwa, czy chcę pełnomocnika. Ja powiedziałem, że nie chcę pełnomocnika, dobrze, więc nie ustaliłem pełnomocnika. Bardzo dziękuję. Ja po prostu muszę zapytać pana na komisji, czy pan ustanowił, czy nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Proszę o podanie imion, nazwiska, wieku i zajęcia. Paweł Piotr Kukiz, urodzony 24 czerwca 1963 roku w miejscowości Paczków, województwo opolskie. Zajęcie obecne poseł Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji i znajdują się w aktach sprawy. Czy był pan prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań lub oskarżenia? Nie. Dziękuję bardzo. Proszę wszystkich o powstanie. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej nastąpi teraz odebranie od pana przyrzeczenia. Proszę za mną powtarzać. Świadome znaczenia moich słów. Świadome znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając. Niczego nie ukrywając. Z tego, co jest mi wiadome. Tego, co mi jest wiadome. Bardzo dziękuję. Czy pan zgłasza jakieś wnioski? Nie. Dziękuję. Przechodzimy w takim razie do zadawania pytań. Proponuję, żeby w tej pierwszej części, nie wiem, czy będzie druga potrzebna, w tej pierwszej części nie było to dłużej niż 7 minut. Przypomnę tylko, że jest dzisiaj z nami świadek Paweł Kukiz, który jest już trzecią kadencję posłem, niegdyś liderem zespołu Piersi. Wszedł pan do polityki.
No właśnie, trochę się od tamtego czasu zmieniło. Jest pan teraz w polityce i ponieważ komisja bada celowość, prawidłowość, jednocześnie działania podjęte w celu przygotowania przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w formie głosowania korespondencyjnego w 2020 roku, to za czym rozpoczniemy te pytania, to poproszę komisję, żeby pokazała wpis pana z dnia 5 maja 2020 roku, a więc kilka godzin przed słynnym porozumieniem pana Kaczyńskiego i pana Gowina w sprawie przełożenia wyborów kopertowych. Panie przewodniczący, ja przepraszam, ale ja mam jedną uwagę, bo jeżeli ma być w ten sposób prowadzone to przesłuchanie, wie pan, to, że byłem wokalistą zespołu Piersi, ma tyle wspólnego z tą sprawą, jak to, że pan był kierownikiem basenu. Nie, ale dobrze, ale ja tylko stwierdzam fakt, że... Nie rozumiem. Stwierdzam fakt, że był pan piosenkarzem, który kiedyś pan kierownikiem basenu, mówił pan, że był pan antysystemowcem, ale nie o tym dzisiaj dyskusja. Jeśli możemy, to ja odczytam w całości, żeby pan być może sobie przypomniał całą treść, bo będziemy o to pytali, myślę, dzisiaj. Odczytuję w całości treść, którą pan umieścił 5 maja 2020 roku. Mamy na tablicy. Jest. Szanowni państwo, posłuchajcie proszę opartej na faktach z ostatnich dni krótkiej opowieści o żenującej, zmasowanej i panicznej pisowskiej akcji korupcyjno-politycznej. Jarosław Kaczyński uparł się, żeby za wszelką cenę, nawet niezgodnie z prawem, bezpieczeństwem publicznym i zdrowym rozsądkiem, zrobić wybory prezydenckie w maju. I wysyła swoje popychadła, by korumpowały, kupowały albo zastraszały. Świadek zna ten wpis, ten swój wpis? Panie przewodniczący, świadek zna. Panie przewodniczący, ale opinia publiczna myślę, że nie zna, albo przynajmniej dobrze by było przypomnieć, bo jeśli mamy pytania zadawać, to dobrze by było. I proszę pana przewodniczącego Budę, żeby nie przerywał. Parę przykładów. Pierwszy. Do Stanisława Żuka, posła Kukiz 15 z okręgu Legnickiego, dzwoni szef gabinetu premiera Morawieckiego, poseł Krzysztof Kubów, i prosi o spotkanie. Ponieważ nasz poseł od lat osobiście zna premiera, godzi się na spotkanie. Kubów wsiada w limuzynę i jedzie do okręgu Legnickiego. Rozmowa przebiega mniej więcej tak, że pan Kubów pyta posła Żuka, czy da, w cudzysłowie, dla dobra Polski mógłby nie głosować w sprawie wyborów korespondencyjnych. Czy mógłby na chwilę wyjść do łazienki, czy coś. Kiedy Żuk się dziwi i mówi, że prawdopodobnie będzie głosował z domu, poda sugestia, że może by mu się akurat popsuł tablet, przez który ma głosować. Poseł Stanisław Żuk to wspaniały i zasłużony człowiek, doświadczony samorządowiec i wieloletni menedżer w branży energetycznej. Człowiek o poglądach centroprawicowych, państwowiec, który całe życie uczciwie służył Polsce. Bycie posłem z ramienia Kukiz 15 jest zwieńczeniem jego życiowej kariery. Tymczasem przyjeżdża do niego dwukrotnie młodszy partyjny aparatczyk, wysłannik premiera Morawieckiego, i traktuje go jak swoich partyjnych towarzyszy, zachęcając do zachowania niegodnego, do zdrady poglądów wyborców, do zaprzedania się partii władzy. Nie muszę dodawać, że szef gabinetu Morawieckiego wrócił do swojego pryncypała z niczym. Drugi, do Jarosława Sachajki, posła Kukiz 15 z okręgu chełmskiego, byłego przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa, dzwoni prezes jednego z największych w Polsce producentów kurczaków, Cedrobu. Drobiarz zachęca Sachajkę do poparcia pisowskiej ustawy o wyborach korespondencyjnych i sugeruje stanowisko w Ministerstwie Rolnictwa. Drobiarz zaprasza też na spotkanie z premierem. Po konsultacjach ze mną Jarosław Sachajko na spotkanie z Morawieckim idzie. Dużo okrągłych słów, typowych dla premiera. Dobro Polski, dobro partii, dobro Dudy. Dobro Dudy. Sachajko pyta, dlaczego premier nie rozmawia bezpośrednio ze mną? Nie Mateusz, tylko Wateusz, dobrze państwo słyszycie, Wat odgadzał na to, że Kukiz obraził jego ojca, ale on w swojej łaskawości Kukizowi wybacza, wykrzyknik. W nawiasie, tak, rzeczywiście strasznie obraziłem Kornela, biorąc go na listy Kukiz 15 do Sejmu i zgłaszając na marszałka seniora, choć PiS zawsze Kornela wyśmiewał i unikał. O czym premier wie doskonale i się z tym faktem godził. Podsumowując, premierowi tysiąclecia i drobiarzowi nie udaje się przekonać posła Sachajkę do zdrady własnych przekonać i wyborców i zagłosowania za przedłużeniem za wszelką cenę rządów
przekupywaczy i szantażystów. Trzeci, do Agnieszki Ścigaj. Poseł Kukiz 15 z Okręgu Krakowskiego dzwoni, były poseł poprzedniej kadencji. W nawiasie dziś na darowanej przez PiS synekurze. Zachęca Agnieszkę do poparcia wyborów kopertowych w głosowaniu w Sejmie. Pyta, czego by oczekiwała w zamian za głosowanie zgodnie z wolą Jarosława Kaczyńskiego. Poseł Ścigaj odrzuca propozycję zdrady swoich przekonań i wyborców. Czwarty, do Stanisława Tyszki. Byłego wicemarszałka Sejmu, posła Kukiz 15 z Okręgu Rzeszowskiego dzwoni Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa premiera Morawieckiego. Prosi o spotkanie. Na spotkaniu pyta o ocenę sytuacji. Tyszka mówi, że mamy do czynienia z destrukcją naszego państwa, resztek kultury politycznej i prawnej. Przekazuje nasze stanowisko, że należy przełożyć wybory, przynajmniej na sierpień, i zrobić je zgodnie z prawem, w sposób uporządkowany, bezpieczny dla obywateli i najlepiej w porozumieniu wszystkich sił politycznych. Dworczyk na to, że taka jest linia partii, że wybory muszą być w maju i nic się nie da zrobić. I czy Tyszka nie poparłby jednak w głosowaniu nielegalnych wyborów korespondencyjnych? Nie, nie poparłby, bo ludzie wybrali go do Sejmu po to, by tworzył dobre prawo w interesie obywateli, a nie w interesie jednej partii czy obsesji władzy jednego człowieka. Na koniec pisze pan tak. Szanowny panie Kaczyński i panie Morawiecki, zawsze byłem otwarty na rozmowę o tym, co dobre dla Polski. Odbyliśmy w ostatnich latach wiele rozmów, w czasie których próbowałem przekonać was do zmian ustrojowych, do oddania realnej władzy obywatelom, do obniżania podatków, redukcji biurokracji, zakończenia uprzywilejowanej pozycji partii politycznych w Polsce i naprawy naszego państwa. Jaka była wasza odpowiedź? Przez 4 lata minionej kadencji Sejmu zainwestowaliście mnóstwo czasu i pieniędzy, by skorumpować, kupić, przeciągnąć posłów Kukiz 15. Chcieliście zniszczyć Ruch Obywatelski, który powstał po wyborach prezydenckich w 2015 roku. I niestety, w dużej mierze dzięki gangsterskim metodom przekupstwa i szantażu to się wam udało. A nie tak łatwo zabić ideę, a na pewno nie uda się to takiej nieudolnej, ogarniętej obsesją władzy za wszelką cenę aroganckiej, butnej i tępawej partyjnej mafii, partii przeciętniaków, biernych, marnych, wiernych, którą zbudowaliście. Okazało się niestety, że jesteście istotami pozbawionymi jakichkolwiek poglądów, ideałów i zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Rozdajecie stanowiska w administracji i spółkach Skarbu Państwa z wielomilionowymi wynagrodzeniami, miernotą i malwersantom za partyjną wierność. A prawdziwym Polakiem jest dla was tylko ten, kto wam w tym nie przeszkadza. Boże, chroń Polskę, 3. Panie pośle, mam jedno pytanie. Dlaczego pana zdaniem Jarosław Kaczyński chciał za wszelką cenę zrobić w maju te wybory? Panie przewodniczący, zacznę od tego, że nie mam pojęcia, dlaczego Jarosław Kaczyński chciał zrobić te wybory. Prawdopodobnie było to spowodowane specyficzną sytuacją zdrowotną i tak dalej, ale tak jak mówię, nie posiadam takiej wiedzy. Natomiast jeśli chodzi o ten wpis, to ani niczego się z tego tutaj z niczym się nie wycofuje, ani niczego nie dodaje. I nie bardzo rozumiem powodów, dlaczego pan wzywa mnie przed tę komisję, szczególnie w sytuacji, kiedy głosowaliśmy przeciw tym wyborom kopertowym, kiedy nawet jeśli są tam sugestie różnego rodzaju tak zwanego kupowania posłów, to nikt z tych posłów nie został w cudzysłowie kupiony. Natomiast generalnie zasada taka, równie dobrze można byłoby te wszystkie czy nazwiska, czy szefów partii, czy osób występujących zmienić na wasze. To nie ma właściwie wielkiej różnicy. Na takich zasadach kupowania, zasada w cudzysłowie oczywiście, kupowania posłów jest jednym z instrumentów politycznych w tym ustroju postkomunistycznym. Nie mam co do tego wątpliwości. A to, że wódz partii ma taką rolę, jaką ma, niestety dyktatorską
w naszym państwie, bez względu na to, czy to jest pan Tusk, czy to jest pan Kaczyński, wynika z ordynacji wyborczej, gdzie to wódz partii w ostateczności nadaje prawo, kto jest godzien startować do Sejmu, kto ma bierne prawo wyborcze, a kto nie. I to jest cała filozofia. Jak pan ma jakieś pytania szczegółowe, to proszę wezwać osoby, które są wymienione w tym poście i drążyć. Ja panu mogę tylko dodać, że takie propozycje zatrzaśnięcia się w łazience otrzymywałem również od was przy na przykład odbieraniu immunitetów panu Nitrasowi. Nie musiałem się zatrzaskiwać, ponieważ głosowałem przeciwko odebraniu immunitetu, bo uważam, że albo wszyscy powinni mieć odebrane, albo nikt nie powinien mieć odebrane. Ja tylko świadka pytam o wybory. A proszę się nie bać, nie przerywać. Pytamy o wybory. Pytamy o wybory kopertowe. Jak będzie komisja w innych sprawach, to chętnie. Ja jeszcze jedno tylko pytanie. Pisze pan, że rozumiem, Kaczyński wysyła swoje popychadła, aby korumpowały, kupowały albo zastraszały posłów w konkretnej sprawie wyborów kopertowych. Czy może pan powiedzieć, kto to był z tych popychadeł, które korumpowały i zastraszały pana posłów? To chyba wynika z treści tego posta, jeżeli pan się... Potwierdza pan treść tego posta? To też by tego posta nie było, albo bym go przeedytował. Dziękuję, pan poseł Romowicz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący komisji. To ja zawnioskowałem o to, żeby pan poseł był świadkiem Wysokiej Komisji, ale zauważyłem, że w trakcie odczytywania tej treści tego posta był pan lekko uśmiechnięty. Nie wiem, czy to był uśmiech... Do pana, proszę pana. Przypadek, tak? Nie, to uśmiech, no ponieważ to był post o tym ustroju państwa, o ustroju takim, czyli, w którym partia... Czyli bawi pana to, tak? W którym, proszę? Czyli bawi pana to. Proszę pana, to jest uśmiech wynikający z desperacji, ponieważ od lat próbujemy ten ustrój zmienić, ale to jest awykonalne. Dlatego pan startował z list Prawa i Sprawiedliwości. Teraz staniemy do pytań. A pan był członkiem PSL-u i startował pan z list Polski 2050. Bardzo dobrze, pan jest zorientowany. To teraz zadam panu pytanie. Czy konto Paweł Kukiz jest pana oficjalnym kontem na Facebooku? Gdy jeszcze dokończę inną kwestię. Gdyby w Polsce była ordynacja jowowska, nie potrzebowałbym żadnej listy partyjnej, proszę panie pana. Panie pośle, pan nie robić kampanię. Startowałem z PSL-u, nie skończyłem. Pan nie przyszedł robić tu kampanii wyborczej swojego ruchu politycznego ani partii, tylko na pytania. Moje pytanie brzmi, czy konto Paweł Kukiz jest pana oficjalnym kontem w serwisie Facebook? Konto... Tak, to jest moje konto, własnoręcznie napisany z wielkim trudem, pięknie literacki post. Czy miał pan dostęp do swojego konta w maju 2020 roku? No tak. Czy kiedykolwiek ktokolwiek łamał się panu na konto na Facebooku? Nie zauważyłem takiej sytuacji. A czy treści zamieszane na pana profilu są pisane przez pana osobiście? I przez pana na osobiście tym profilu tak, to są moje przeze mnie osobiście pisane treści. Czyli potwierdza pan, że to pan jest autorem tych słów? Tak. I potwierdza pan, że wpis jest autentyczny? No oczywiście. Jeśli pan tego nie wstydzi, tak już też tutaj koleżanka podpowiada, natomiast i przejdźmy dalej. To wy powinniście się wstydzić, a nie ja. Ja proszę pana, nie mam czego się wstydzić. Czy może pan szerzej opisać warunki i okoliczności rozmów, jakie odbywał pan poseł Stanisław Żuk z członkami ówczesnej koalicji rządzącej? Bo pan tu napisał, że przyszedł poseł Kubów, prosił o spotkanie. Skąd pan uzyskał taką wiedzę o takim spotkaniu? Czy pan poseł Kubów to panu, pan poseł Żuk to panu przekazał tą wiedzę? No inaczej bym tego nie napisał, proszę pana. No a w jaki sposób to panu przekazał? Osobiście? Przez telefon, mailowo, SMS-em? A czy wie pan, jaką konkretnie propozycję, oprócz tej, której czytamy, czyli możliwość zepsucia tabletu albo wyjścia do łazienki, czy jakiekolwiek inne propozycje otrzymywał pan poseł Stanisław Żuk? Gdybym wiedział, to bym o tym napisał. A może pan szerzej opisać propozycje, jakie złożył panu posłowi Jarosławowi Sachajko, opisany przez pana w poście drobiarz, jak to pan nazwał? Będzie miał pan to, co pamiętam, jest opisane. Powiedziałem na początku, nie mam niczego do dodania, ani z niczego się nie wycofuję. Natomiast dzisiaj będzie pan miał okoliczność przesłuchania pana Sachajki, to on panu opowie w szczegółach, bo ja nic więcej nie pamiętam z tych kwestii. A jeżeli mogę poprosić, żeby wyświetlić ten fragment? Bardzo proszę, troszkę wyżej. Do góry, to się pana punkt drugi tego postu, tak. Tutaj czytamy, że do posła Sachajki, okręgowego, byłego przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa, dzwoni prezes jednego z największych w Polsce producentów kurczaków. Drobiarz zachęca do poparcia pisowskiej ustawy w wyborach korespondencyjnych. I tutaj sugeruje stanowisko w Ministerstwie Rolnictwa. Czy to chodziło o funkcję ministra rolnictwa?
Proszę pana, powtarzam, prawdopodobnie tak, bo zwykle Sachajko, kiedy był nagabywany przez różne opcje polityczne, no w tle było zawsze Ministerstwo Rolnictwa. Ale mówię, no panie przewodniczący, będzie pan miał możliwość przesłuchania dzisiaj Sachajki osobiście. Ja naprawdę nie wiem, no słowo przecież składałem przyrzeczenie. Nie mam pojęcia, jakie tam były szczegóły i wątpię, żeby pan pamiętał na przykład, co pan robił, jaki pan wykonał wpis 20 maja 2020 roku, no, czy tam 5, nie. Nie pamiętam, czy wtedy jakiegoś wpis dokonywałem, ale może. No, ale no widzi pan, pan przechodząc, wpisu nie pamiętam. Przechodząc dalej, mamy kolejną osobę, pani posła Agnieszka Ścigaj, posłanka z Okręgu Krakowskiego, dzwoni były poseł poprzedniej kadencji. Czy mógł pan powiedzieć, jaki to był poseł? Nie pamiętam. No ale pamięta pan, że to był poseł, który był nadarowany przez PiS synekurze. No to może panu coś to przypomina, ilu posłów, byłych posłów było na tak zwanej darowanej przez PiS synekurze. Proszę pana, w tym ustroju partyjnym, gdybym miał zapamiętać wszystkich posłów we wszystkich kadencjach, wszystkich sejmów, kto był na jakiejś synekurze, ale ja nie często są prawie kadencje. Na jakichś synekurach. Ja pytam pana dokładnie ostatnią kadencję, kiedy pan był pierwszą kadencję posłem, dokładnie wtedy. Nie pamiętam, panie przewodniczący, nie mam, no nie pamiętam po prostu. Gdybym pamiętał, to bym a w jaki sposób uzyskał pan wiedzę od pani Agnieszki Ścigaj? W jaki formie? Werbalnie. Werbalnie? Tak. Ustnie? Twarzą w twarz? Czy przez telefon? Bo werbalnie to może być ustnie, twarzą w twarz albo przez telefon. Nie pamiętam. Przejdźmy dalej do kolejnej osoby. Ale pewnie ust, pewnie twarzą w twarz, tak mi się wydaje. No, może przez telefon. Czy jednak coś pan pamięta, to dobrze. Poseł Stanisław Tyszka, czytamy tutaj, że dzwoni Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, prosi o spotkanie. I to jest kolejna propozycja. W jaki sposób dowiedział się pan o tej propozycji dla pana posła Stanisława Tyszki? No też w jakiejś rozmowie. Werbalnej? No nie na migi, panie przewodniczący. Pytam, może pan pamięta, w jakiej formule. No ale wie pan, to jest, wie pan, ja czuję pewien dyskomfort, bo pan prowadzi, ale wie pan, no bo przecież powiedziałem, niczego, absolutnie z niczego się nie wycofuję. Panie pośle, wie pan, że to było osób, dodaję, które na początku więc nie pamiętam, no bo nie pamiętam. A potem sobie przypomniały, a jak na korytarz do dziennikarzy, jeszcze sobie przypomniały, a jak tu wróciły, to zapomniały znowu. To sytuacja jest bardzo dynamiczna w tym miejscu, więc może coś sobie pan przypomni, a to chyba pan dąży wspólnie z nami do wyjaśnienia tej sytuacji, więc myślę, że to nie ma pan nic do ukrycia. No ale tu nie ma nic do wyjaśniania, wszystko jest napisane. Ja oceniam inaczej. Przejdźmy dalej jeszcze, jeżeli możemy. Czy ma pan wiedzę odnośnie innych propozycji dla innych posłów bądź polityków Kukiz15 w związku z wyborami korespondencyjnymi? Nie, innych nie mam, natomiast na przykład w przypadku, kiedy nasza czwórka decydowała o tym, kto będzie miał władzę, mówiąc w wielkim skrócie, mieliśmy propozycje również stanowisk ze strony dzisiejszej władzy, a ówczesnej opozycji, nawet ze stanowiskiem marszałka włącznie, z marszałka Sejmu. A jakby pan mógł powiedzieć jeszcze, czy w jakichkolwiek innych sytuacjach posłowie bądź działacze Prawa i Sprawiedliwości przy innych głosowaniach, nie tylko przy głosowaniach nad wyborami korespondencyjnymi, próbowali za stanowiska przekonać do głosowania posłów Kukiz15? Nie mam takiej, czy nie przypomina sobie takiej informacji, natomiast nawet by próbowali, tak jak pan zauważył, ani Sachajko, ani Kukiz nigdy z żadnych z takich sugestii, czy gdyby takowe nawet były, ale nie pamiętam, ja nie miałem żadnych takich sugestii w zajęcia jakiegokolwiek stanowiska ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Z wyjątkiem pierwszej w 2015 roku i pierwszej rozmowy z prezesem Kaczyńskim, gdzie były bardzo ogólne rozmowy o możliwości wejścia w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, co wiązałoby się z wejściem do rządu, co jest rzeczą naturalną w tym ustroju. I tyle, ale ja poza tym nie miałem osobiście żadnych takich propozycji. Powtarzam, takie propozycje były kierowane również ze strony dawnej opozycji, a dzisiejszej władzy w naszym kierunku. A czy ma pan wiedzę, jakoby członkowie rodzin posłów Kukiz15 mieli jakiekolwiek propozycje, nie tylko propozycje na plus, ale także jakiekolwiek groźby były kierowane pod ich adresem w związku z organizacją wyborów korespondencyjnych? Groźby to były kierowane po waszej kampanii wyborczej w tym roku. A co pan rozumie, na mnie kierowanym.
Mówię o kampanii wyborczej osoby poselskiej Zębaczyńskiej, osoby przewodniczącej Jońskiej i ich marketingu politycznym opartym na 8 gwiazdkach i robieniu z Kukiza złodzieja. To rzeczywiście... Panie pośle, ja jednak apeluję do świadka. Nie prowadzimy w tej chwili dyskusji o dotacji, jaką pan dostał na Stowarzyszenie Potrafisz Polsko 4 miliony decyzją premiera Morawieckiego. Pieniądze zostały... Mówię o stowarzyszeniu. My dzisiaj rozmawiamy na temat wyborów kopertowych i chcielibyśmy o to pana pytać, więc proszę, chyba że pan chce nawiązywać do ostatniej kampanii, ale ta komisja ma wyjaśnić przygotowanie wyborów korespondencyjnych. A pana wpis jest dość obszerny, gdzie pan używa bardzo silnych i mocnych słów o gangsterce, o tym, jak są pana ludzie przekupywani. Podaje pan przykłady konkretnych osób i konkretnych nazwisk i posłów. Trójka z państwa notabene wylądowała na liście PiSu ostatecznie. Pan mówi to o gangsterce. Więc bardzo proszę odpowiadać na pytania posłów. Panie przewodniczący, jeżeli mogę dalej pytać pan był sekundeczkę, jeżeli ja mogę tutaj się ad vocem. Panie przewodniczący, pan przez wiele lat był rzecznikiem SLD. Natomiast wylądował pan na liście. Znaczy, ja... Świadek ma odpowiadać na pytania. Czy pan rozumie, rolę świadka? To też świadek poseł pyta mówić. I proszę, żeby pan odpowiadał, a nie opowiadał o rzeczach, które są nieistotne dla sprawy. Więc proszę pana, żeby pan odpowiadał na pytania dotyczące wyborów kopertowych. Istotna sprawa, bo jeżeli komisja, ja powiem w ten sposób, panie przewodniczący, jeżeli komisja ma służyć takim zmianom w legislacji, by ukrócić partyjny proceder od 30 co najmniej lat istniejący kupowania posłów, przekupywania stanowiskami i tak dalej, to ja bardzo chętnie się otworzę całkowicie. Nie, mam prośbę, żeby świadek odpowiadał na pytania, nie wygłaszał oświadczenia i ogłoszeń. To nie jest konferencja, naprawdę. My dzisiaj mamy odpowiedzieć i ta komisja ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego między innymi Poczta Polska, nie Państwowa Komisja Wyborcza organizowała wybory. To nie jest miejsce, jak będzie pan chciał mówić o swoich JOW-ach i innych projektach, o których pan mówił, a które nie weszły swoją drogą w życie, to zrobi pan to na konferencji. Ja mam tylko prośbę do pana, żeby pan odpowiadał na pytania posłów. Po prostu, w sprawie wyborów kopertowych. Czy pan zrozumiał, co ja do pana mówię? Czy pan zrozumiał, co ja mówię do pana? Rozumiem, ale tak samo zapytałam pana na początku, jaki... Dobrze. Pan poseł... Otóż każdego świadka, który przychodzi, przedstawiam. Jak byli panowie prezesi poczty, pan Sypniewski, to mówiłem, co robił od lat 90., żeby ci, którzy nas obserwują, wiedzieli. Dobrze, pan poseł Romowicz zadaje pytanie. Proszę pana, żeby pan po prostu odpowiadał na pytania. Jeśli pan nie wie, też może pan to odpowiedzieć, bo może pan odpowiedzieć twierdząco, przecząco. Nie musi pan odnosić się do ostatnich wyborów. Pytamy o kwestię wyborów kopertowych. Dziękuję bardzo, chciałbym kontynuować, ale zanim będę kontynuował, to mam prośbę do przewodniczącego Budy. Ja wiem, że pan każdego kolejnego świadka chce reprezentować jako pełnomocnik, natomiast na początku pan poseł Kukiz powiedział wyraźnie, że pełnomocnika nie potrzebuje, a to jest kolejny raz, kiedy pan na spokojne moje pytania merytoryczne do świadka nerwowo przebiera nogami i denerwuje się i im przerywa. Więc bardzo proszę, nerwy na wodzy. I... Panie przewodniczący, nie, teraz poseł Romowicz pyta, jak skończy, to pana dopuszczę z wnioskiem formalnym. Nie, teraz rozpoczął i dokończy pan poseł Romowicz. Panie pośle, proszę kontynuować. Dziękuję bardzo i też mam prośbę do pana posła Kukiza. Naprawdę nie zadaję żadnych pytań, które by pana jakoś personalnie atakowały. Zadaję pytania merytoryczne i też proszę, żeby w drugą stronę pan nie szturował mnie atakami, bo naprawdę trafia pan pod zły adres. Jestem posłem pierwszej kadencji, nigdy w tym Sejmie nie byłem i powiem panu nawet, że z niektórymi pana postulatami, żeby poszło w dobrym kierunku, nawet bym się pewnie zgodził po jakiejś dyskusji. Nie wszystkimi, ale pewnie z niektórymi tak. Wracając do tematu, którym się tu spotkaliśmy. Czy pan osobiście był adresatem jakichkolwiek propozycji ze strony pana Mateusza Morawieckiego, pana Jacka Sasina, pana Jarosława Kaczyńskiego, pana Artura Sobonia, pana Michała Dworczyka w temacie konkretnego głosowania nad ustawami związanymi z wyborami korespondencyjnymi? Nie, nigdy. Czy miał pan kontakt z wymienionymi przeze mnie politykami w tym temacie? Czy miałem? Kontakt z jakikolwiek w tym temacie z tymi politykami. Z posłami, ja się nie chciałbym powiedzieć tak, ale wydaje mi się, że na 100% nie miałem żadnego kontaktu w temacie wyborów korespondencyjnych. Zresztą
Myśmy wtedy współpracowali z Polskim Stronnictwem Ludowym, również ta sprawa wyborów kopertowych była dyskutowana i powtarzam raz jeszcze, myśmy głosowali przeciw wyborom kopertowym. Ja nie byłem adresatem, co zresztą wynika z tego posta. Powiedziałem, nie mam nic do dodania i nic do ujęcia. To jest w tym poście jest zawarta cała absolutnie moja wiedza w tym temacie nacisków na posłów i tak dalej. I tyle. I dlatego uważam, że no troszeczkę tracimy czas. Panie pośle, jeszcze jedno pytanie. Czy uczestniczył pan kiedykolwiek w formalnym bądź nieformalnym spotkaniu poza koalicyjnym, bo jak rozumiem, pan przed tym powiedział, że współpracował pan z Polskim Stronnictwem Ludowym, w środowisku Prawa i Sprawiedliwości? W spotkaniu, w którym uczestniczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości w temacie wyborów korespondencyjnych? Nie. Dziękuję. Pan przewodniczący Karnowski, proszę bardzo. Panie pośle, mamy różne poglądy, ale nie tracimy czasu, bo chcemy pokazać, jak państwo funkcjonuje. Chociaż może jeszcze funkcjonowało. Ja mam takie pytanie. Powiedział pan, że Jarosław Kaczyński uparł się, żeby za wszelką cenę, nawet niezgodnie z prawem, bezpieczeństwem publicznym, zdrowym rozsądkiem, zrobić wybory prezydenckie. Dlaczego według pana były one niezgodne z prawem? Dlatego, że wybory korespondencyjne no nie były jakoś wyraźnie w polskiej legislacji określone. Nie przewidywało się takich terminów, nie przewidywało się zresztą też tej sytuacji. No było to niezgodne z prawem. Gdybym uważał, że to było zgodne z prawem, to zagłosowałbym za wyborami korespondencyjnymi. A głosowałem przeciw, więc mówię, no cały czas nie rozumiem. No, te zasady, o których mówimy, te próby nacisków na posłów, przecież to jest norma w tym ustroju. Przecież te wszystkie nagrody za... Proszę mi przypomnieć, pan Sikorski przechodzi z PiSu do Platformy, zostaje ministrem. Pani Kluzik zostaje ministrem. Pański kolega... Czy pan może odpowiadać na pytania dotyczące wyborów kopertowych? To jest pan jesteśmy... Ja proszę... Proszę, żeby pan odpowiadał na pytanie dotyczące wyborów kopertowych. Pan wiceprzewodniczący Karnowski. A ja nie zamierzam brać udziału, proszę pana, w takiej sytuacji, gdzie jest polowanie na czarownice prowadzone przez diabły, bo to sensu nie ma. Albo wypracujemy takie procedury, które uniemożliwią, tak jak nasza ustawa antykorupcyjna uniemożliwiała w tej chwili pracowanie pana posłów w spółkach Skarbu Państwa. Tutaj ma... Dobrze, panie... Dobrze. Czy świadek rozumie, że musi jakby odpowiadać na pytania, nie opowiadać o tym, co wie w innych sprawach, tylko w sprawie, do której została powołana komisja? Nie wiem. Bardzo proszę, pan przewodniczący Karnowski. Dlaczego według pana te wybory miały być niezgodne z bezpieczeństwem publicznym? A szczerze mówiąc, to nie wiem, co mnie wtedy natchnęło z tym bezpieczeństwem Polski. To mówię poważnie, nie wiem. Czyli według pana były bezpieczne, czy były niebezpieczne wtedy? Proszę pana, no w tej chwili z perspektywy czasu, jak mam pełną wiedzę i o tym COVID-zie, no pełną jak pełną, nikt nie ma tej pełnej wiedzy, i o tej całej sytuacji, to być może ten wpis nie byłby aż tak radykalny. Ale jest taki, jaki jest. Ja tam niczego nie edytowałem, bo to nie mam w zwyczaju edytowania swoich tam emocji w danym momencie. I tyle. Jeszcze jedno sformułowanie, że były niezgodne ze zdrowym rozsądkiem. Co pan miał na myśli wtedy, panie pośle? No też ciężko mi w tej chwili powiedzieć, co miałem na myśli. No wie pan, czasem to jest sprzed 3 lat postu. Niech pan zrozumie zupełnie po ludzku. No, przecież pan też wpisywał jakieś, załóżmy, nie wiem, czy pan robi wpisy, czy nie. No jest jakaś emocja w danym momencie zawarta, a potem niech się pan po 3 latach tłumaczy, a czym to było spowodowane ta emocja. Nie wiem. Czyli nie uważa pan, czy te wybory były ze zdrowym rozsądkiem, czy wbrew zdrowemu rozsądkowi? Ja nie rozumiem tego pytania. No nie, no szczerze. Pytam się, czy według pana na dzień dzisiejszy wiedzy to był zdrowy rozsądek? Dzień dzisiejszy to dla mnie ta komisja jest nie zdrowym rozsądkiem tak do końca.
nie, świadka, żeby nie oceniał. Mogę mieć na temat pana swoją opinię, no a ja staram się pana do pana tej opinii. Źle powie, to od razu. Ale jakby pan nie ma hobby tu paluchami, przepraszam bardzo, no bo trochę nie czuję się chyba. Czy mogę się odsunąć, bo zaraz. Może pan nawet wyjść. Okulary, tak? Nie, to ja już będę decydował, kiedy wyjdę, a nie pan. Ale proszę, że pan tutaj spokoju zachował, bez nerwów, bo to nie ma sensu. Ale to niech pan nie macha mi tymi łapami, no. Ja łap. Przepraszam, rączkami. Panie pośle, mam do pana takie pytanie. Czy rozmawiał pan kiedykolwiek z panem prezesem Kaczyńskim osobiście na temat tych wyborów? Kopertowy? Tak. Możliwe. To przecież pan mówi, że pan nie rozmawiał do posła Gumowicza, więc chciałem dopytać, czy pan nie, rozmawiał. Nie, wie pan, to zależy w jaki sposób, znaczy co zależy. Nie, nie mogłem, bo to był 2020. Nie, na pewno nie. Na 100% nie. Bo gdyby to było po podpisaniu umowy z PiS-em, to bardzo możliwe, że o różnych rzeczach rozmawialiśmy. Kto wie, czy nie o panu nawet. Czy z panem premierem Gowinem pan rozmawiał? Proszę? Czy z panem premierem Gowinem, nie. Jarosławem pan rozmawiał? A, z Gowinem tak, rozmawiałem. Tak, i może pan tak, powiedzieć tak. Na temat tej rozmowy coś? No to, że był przeciwnikiem wyborów kopertowych, z tego co pamiętam. Był przeciwnikiem i pan się wtedy z nim zgadzał, rozumiem, tak? Że był też pan przeciwnikiem. Pana, no gdybym się nie zgadzał, to zagłosowałbym za wyborami kopertowymi. Powtarzam, głosowałem przeciw wyborom kopertowym. Czy ktokolwiek z PiS-u proponował panu jakieś konkretne panu rzeczy, jeżeli pan zmieni zdanie w głosowaniu na wyborach kopertowych? Nie, już odpowiadałem na to pytanie, nigdy. Nie proponowano wtedy panu pieniędzy dla Fundacji Potrafisz Polsko? Nie, proszę pana. Wtedy panu nie proponowano? Nikt mi nie proponował pieniędzy na Fundację Potrafisz Polsko, powtarzam. A poza tym pan przewodniczący mówił, że rozmawiamy o wyborach kopertowych, tak panie przewodniczący? Tak, czy dlatego ja się zapytałem, czy wtedy panu w tych dniach proponowano jakieś pieniądze na Fundację Potrafisz Polsko? Nie, panie, nie wiem, czy pan też przewodniczący. Wice, tak? No, pan, panie pośle. To problemu. Samo prawie. Nie ma problemu. Dobrze, ja wam dziękuję. Ja tylko uzupełnieniu. Rozumiem, że jeśli chodzi o pana wpis i o tę korupcję, pan pisze, wysyła swoje popychadła, aby korumpowały, kupowały albo zastraszały posłów, to mamy tu wątek i zastraszania, jakichś nacisków, rozumiem, i korupcji, ale chodzi o stanowiska, w rządzie, tak? Stanowiska w rządzie? Takie mogły być, jeśli chodzi o posła Sachajkę, ale to powtarzam, to myślę, że to są do nich przede wszystkim pytania. Powiedziałem panu, całą swoją wiedzę posiadaną dałem w tym wpisie. Gdybym posiadał większą, to z całą pewnością bym ją również upublicznił. Z przyjemnością zresztą. Ale muszę panu powiedzieć, że pan dość dużo napisał. W przeciwieństwie tu do innych świadków, to pan napisał prawie wszystko, jak ta kuchnia polityczna zapisu wyglądała. I kto do kogo dzwonił, że były te osoby w ogóle spoza polityki, szefowie firm drobiarskich zapraszały na spotkania do premiera Morawieckiego i tak dalej, i tak dalej. Więc ja muszę powiedzieć, że jeśli pan potwierdza ten wpis i że pan to sam napisał, to jakby pokazuje pewien obraz funkcjonowania państwa PiS-u. Dobrze.